Cześć, witam Was na moim kanale i dzisiaj Was zebrałem tutaj wszystkich po to, aby pokazać Wam, czy miałem dzisiaj szczęście otwierając szardy. Mamy double raids na Sacred. Niestety liczyłem na voidy albo na enchanty, ale niestety się przeliczyłem, ponieważ mam akurat niedużo Sacredów, ponieważ używałem je, otwierałem wszystkie w czasie tego weekendu, gdzie mieliśmy trzy double raidsy ten weekend cały. Ale czy żałuję? Oczywiście, że nie. Trafiłem bardzo fajnych Lego nowych i zgarnąłem cztery książki. Cztery Lego książki, więc było warto. No, zobaczymy. Dzisiaj chyba tu mam, na jednym koncie mam 5, na drugim 8 chyba. Więc liczę na to, że chociaż jeden się trafi. Oby był nowy. No to jedziemy z tym. Jest piątka. Miejsce mamy. Zobaczmy, czy coś się trafi. Fodbor. To jest nowy dwarf. Całkiem nie jest, może bez szału, ale też nie jest zły. Tak jak ktoś ma decrease defense na AOE i 100% szansę, żeby to zaaplikować, zawsze jest przydatne. A za bardzo nie kojarzył dwarfów, czempionów, którzy, zbyt wielu czempionów, którzy mają taki skill, więc to Faction Wars jak znalazł. Szada, nic ciekawego. Jedziemy dalej. Royal Guard bardzo dobry. Bardzo dobry champion, zwłaszcza przez ten skill takedown, tak? Atakuje wszystkich przeciwników i ten atak skaluje się na jego ataku, ale głównie na max HP przeciwnika. Dzięki temu bardzo mocno potrafi uderzyć. Do tego na A1 ma decrease defense, więc tutaj jest samowystarczalny w tej kwestii. Ale oczywiście lepiej mieć kogoś innego, kto mu to da. No i decrease speed na A3. No jeszcze dwa, zobaczymy, czy chociaż jeden Lego wpadnie. Nowy Toragil Frog. Bardzo fajnie. To już będę miał dwóch do frakcji, tak oczywiście jak skończę fuzję. I on ma całkiem ciekawy tutaj zestaw. Tutaj Decrease Attack, tu Provoke. Tutaj Ally Protection Shield, Reflect Damage. Do tego za każdym razem jak jest zaatakowany, to jest szansa na nałożenie poison na przeciwnika. I jeszcze ma aurę, resist we wszystkich walkach 40 punktów. Ok, to chociaż jest jeden nowy. No, zobaczmy ostatni. Shard 3. No niestety, nie tym razem. Talia. No, przyzwoity nuker, ale bez strzału. No to może teraz przejdźmy na drugie konto, zobaczmy. O, coś obraz zniknął. Dobra. Zobaczmy, jak tutaj pójdzie. Tutaj, o, 9 jest. Może jeden się trafi. Oby, bo to będzie smutny film inaczej. Jedziemy. Rask, no całkiem niezły. Tutaj healer, ale ogólnie bez szału jakiegoś wielkiego. Dobrze, to jedziemy dalej. Sacred. I? Jest! To jest! Shirimani, bardzo fajna. Tutaj na tym koncie jej nie ma, mam ją na drugim. Bardzo fajny champion, przyda mi się. Co my tu mamy? Na A1 trzy razy atakuje losowych przeciwników, szansa na Fritz mała. Na A2 leczy jednego championa. Do tego ma Continuous Heal tutaj. 4 po wyksiążkowaniu 4 tury cooldownu i to jest jej tutaj popisowy ruch. Atakuje wszystkich i po wyksiążkowaniu ma 100% na freeze i do tego wypełnia swój tool meter za każdego zaatakowanego championa. No i na koniec ma aurę defense faction creeps 33%. Także już mogę uznać
to za sukces. Nowy czempion zawsze jest dobry. Zobaczmy, co jeszcze się trafi. Marksman. Nic ciekawego. No, Rainbeast też słabiutko. Kiedyś był dobry, dawno temu, ale potem dostał nerfa i jest już w zasadzie bezużyteczny. Jedziemy dalej. Jeszcze 5. No, Relic Keeper. No, może tak do połowy gry się przydaje, ale potem już nic nie wnosi. No i co mamy? Oj, kolejny słabiutki Delver. Jakoś tutaj nie mam szczęścia do epików. Ale był Lego, to jest najważniejsze. I Captain Temila. No, może się przydać we wczesnym klanbosie, w Faction Wars trochę się przydaje. Taki support. I Tyrell, świetny epic. Świetny, w zasadzie wszędzie się nadaje. Decrease attack na 1, decrease defense na A2, 100% szans. Do tego, jeżeli ktoś jest pod wpływem decrease attack już, to wrzuca jeszcze sleep. I tutaj obniża turn meter na A3, do tego fajna aura, 25% defense we wszystkich walkach. No ale no, mam już chyba dwie kopie, więc tutaj akurat mi się nie przyda. No i zobaczmy, co na koniec, jaki ostatni champion tutaj wskoczy. Mam nadzieję, że jeszcze może jakiś Lego, byłoby fajnie. No ale zobaczmy. I no i niestety, no misiek Ursine Ironhide, chociaż ten lepszy z pary miśków, ale też nic, też szału nie ma. Tu ma szansę na obniżenie cooldownu jakiegoś skilla. Jednego atakuje dwa razy. Też może obniżyć turn meter. I na A3 ma, atakuje wszystkich, ma decrease attack. I tutaj też jakieś szanse na obniżenie turn meter na pasywie. Okej, okay, to na tyle. To tyle na dzisiaj. Jak widzicie, nie miałem tutaj za dużo szardów do otwarcia, dlatego film może dzisiaj nieco krótszy, ale nowy jeden Lego wpadł, więc nie mam co narzekać. Przy tej ilości, którą otworzyłem, myślę, że jest pozytywnie. Na dzisiaj to koniec. Mówi do Was Samael i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!